Mamy niezwyczajnego gościa, którego pewnie wszyscy rozpoznajecie znakomicie. Pan profesor Jerzy Sztur, były rektor Uczelni Teatralnej z Krakowa. Moich pytań będzie bardzo mało, potem będziecie Państwo zadawać pytania. Jerzy Sztur towarzyszy mnie i mojemu pokoleniu dziennikarzy filmowych od ponad 40 lat. I cieszę się, że właśnie dzisiaj, po latach, mógł przyjść na wydział, który sam zresztą ukończyłem, i podzielić się swoimi refleksjami o całej karierze zawodowej. Szukam w sobie, na co się nie zgadzam. Pierwiastek buntu, który sprawił, że czasami bywam artystą. Ważne u niego jest perfekcyjny warsztat, ważne u niego jest rozumienie świata i ważna jest postawa obywatelska. To są rzeczy, które również są przydatne przy uprawianiu zawodu dziennikarza. Stanisław Ignacy Witkiewicz, twórca i propagator czystej formy, miał rację, że to jak jest trudne, a zwłaszcza w filmie. To dziennikarze tworzą opinie o dziełach, które ci artyści tworzą. Myślę, że oni również czegoś od nas się uczą i być może ta wzajemna relacja dziennikarz-artysta jest jedną z ciekawszych, o których możemy rozmawiać i które mogą nas inspirować. Że myśmy się buntowali przeciwko naszym profesorom, mówię w sensie artystycznym. W sensie artystycznym, wielkim artystom, którzy nas uczyli, ale których dzieła oglądaliśmy, ale zawsze mieliśmy swoje, chcieli mieć, głupie może, jeszcze nieokreślone, ale swoje zdanie. Kiedyś Roman Polański powiedział mi, mówię, panie Jerzy, wie pan, jaki to jest dobry film? Mówię, no. To jest taki film, jak pan pamięta jedną scenę, to znaczy był dobry.